Kazanie świętego Proklusa biskupa Konstantynopola. Chrystus ukazał się światu, uporządkował jego nieład, uczynił świat pięknym i radosnym, wziął na siebie grzech świata, zwyciężył jego wroga, uświęcił źródła wód, oświecił dusze ludzkie, wzdziałane cuda w plutu cuda jeszcze większe. Dzisiaj ziemia i woda dzielą między siebie łaskę Zbawiciela, i radość przenika świat cały, a dzień obecny ujawnia większe cuda od tych, które towarzyszyły poprzedzającej go uroczystości. W dniu narodzin Pana radowała się ziemia, bo nosiła żółbek Zbawiciela. Dziś, w uroczystość objawienia Pańskiego, wody falują i szumią radością. Bo w Jordanie otrzymały uświęcające je błogosławieństwo. Narodziny Pana ukazały nam słabe dzieci, stwierdzając przez to naszą własną słabość. Dzisiejsze święto ukazuje nam męża dojrzałego, a w nim dostrzegamy tego, który jako doskonały pochodzi od doskonałego. Wtedy król przeozdobił się w ciało, oblukł się w nie jak w królewską purpurę. Teraz zaś ten, który jest źródłem, zanurzył się w wodach i okrył się nimi jak szatą. Patrzcie uważnie oglądajcie nowe i zdumiewające cuda. Oto słońce sprawiedliwości obmywa się w Jordanie, ogień zanurza się w wodzie, Bóg zostaje uświęcony ludzką posługą. Dziś wszelkie stworzenie woła słowami hymnu. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławiony, który przychodzi w każdym czasie, gdyż obecnie przychodzi nie po raz pierwszy. A kimże on jest? Proszę, mów jaśniej, błogosławiony Dawidzie. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Nie tylko Dawid to zapowiada, ale i apostoł Paweł potwierdza swoim świadectwem. Ukazała się łaska Boga która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas nie tylko niektórym ale wszystkim ludziom wszystkim bo chrzest przynosi zbawienie zarówno żydom jak i grekom i wszystkim daje wspólne dobro uważajcie patrzcie na zadziwiające i nowe wody potopu większe i znamienitsze od tych z czasów noego tam Fale wód zgładziły ludzkość. Tu woda chrztu, mocą ochrzczonego w niej Chrystusa, przywraca zmarłych do życia. Tam gołębica, niosąc w dziobie gałązkę oliwną, zapowiadała miłą woń Chrystusową. Tu zaś duch święty przybywa pod postacią gołębicy i wskazuje miłosiernego Pana.